opuszczamy stację centralną. Cel podróży? Stacja Szczelinowa. Docieramy do stacji szczelinowej Binary Helix. Spocznij! Przepraszam, nie mieliśmy pewności, kto jedzie wagonikiem. Czy te istoty potrafią obsługiwać urządzenia sterujące koleją? Nie wiem, cholera, i wolę nic nie zakładać. Posłuchaj, jesteś człowiekiem i to wystarczy, żebym cię nie zastrzelił. Ale kim dokładnie jesteś? Nazywam się Shepard. Jestem widmem. Cóż, uzbrojonemu koniowi nie zagląda się w zęby. W zeszłym tygodniu obcy opanowali ultralaby. Wydostał się tylko Han Olar, ale jest jakby nieobecny. Zanim zrozumieliśmy, co się dzieje, te paskudztwa wdrapywały się już na mój posterunek. Wtedy mieliśmy dużo więcej ludzi. Zostałeś zaskoczony i musiałeś chronić cywilów. Dobra robota, kapitanie. Tak? A mnie ni cholery się tak nie wydaje. Rada Nadzorcza przysłała tutaj Asari, żeby posprzątała ten bałagan. Wczoraj poszła do ultralabów i słuch o niej zaginął. Nie pozwolę, żeby zginął ktokolwiek z twoich ludzi. No to zostaje mi utrzymać się tutaj i chronić cywilów. Na zewnątrz kolejki jest rezerwowa winda. Uruchomicie ją tą kartą. Tak dostaniecie się do ultralabów. Jeśli potrzebujecie pierwszej pomocy, poszukajcie dr Cohen w stacji medycznej na dole. Proszę opowiedzieć mi o stacji szczelinowej. Nie wszystko mogę wam zdradzić. Co konkretnie chcecie wiedzieć? Proszę opowiedzieć mi o systemach obrony. Jesteśmy wystarczająco zabezpieczeni, byście nie musieli węszyć po kątach. Jestem pod wrażeniem. Odpierać ataki przez cały tydzień to niezły wyczyn. To miejsce ma zaostrzone środki bezpieczeństwa. Przydział do takich otrzymują tylko najlepsi. Ilość wieżyczek, alarmów i kamer zaskoczyła nawet mnie. Cały ten sprzęt można kontrolować z pokoju w centrum ośrodka, niedaleko laboratoriów do kwarantanny. Stamtąd jedna osoba może monitorować cały obiekt. Gdy padną pozostałe linie obrony, trzeba będzie schronić się tam i modlić, żeby systemy obronne dały radę. Jakie badania tutaj prowadzicie? Nie mam pojęcia. To nie mój problem, dopóki eksperymenty nie wyłażą i nie zabijają ludzi. Co możecie powiedzieć o obcych? Zapytajcie doktora Olara. Tylko on wydostał się z ultralabów. Jest też jedynym wolusem, który pozostał w ośrodku. Muszę wiedzieć więcej o sytuacji w ultralabach. Ośrodek jest pozbawiony zasilania. Żeby się czegoś dowiedzieć, trzeba wysłać zwiad windą. Ale nie zamierzam skazywać ludzi na pewną śmierć. Skąd przybyli obcy? Z wnętrza ośrodka czy z zewnątrz? Chcecie wiedzieć, co myślę o takich laboratoriach? Istnieją tylko po to, żeby tworzyć cudowne wynalazki, które potem wyłażą i pożerają ludzi.
Powiedz mi coś o konstrukcji ultralabów. Zostały zbudowane wewnątrz jednego z najstarszych lodowców. Jest masywny i stabilny. Jeśli coś pójdzie nie tak, temperatura labów skoczy i utoną w masie lodu. Zwykle załoga dostaje się do laboratoriów kolejką ze stacji centralnej. Jest też szyb, który prowadzi tam bezpośrednio, ale używa się go tylko w nagłych wypadkach. Ej, słuchajcie, żołnierzu. Moi ludzie nie schodzą na dół. To samobójstwo. Rozumiecie? Jest pan pewien, że matka wciąż jest w ultralabach? Skoro dotychczas tu nie wróciła, to pewnie tak. Przechodziliście przez stację centralną, więc tam też jej nie ma. Jak trzymają się pańscy ludzie? Nieźle. Zaskoczyła nas pierwsza fala robactwa. Prawie się przedarły. Straciliśmy paru dobrych ludzi. Jest nas za mało. Radzimy sobie jakoś, wydłużając zmiany i korzystając ze steamów. Nie podoba mi się to, ale nie widzę innego wyjścia. Mam dużo roboty. Tak, słyszałem, że... Do diabła! Zająć pozycje obronne! Dzięki za pomoc. Co parę godzin z tuneli kolejki wyłazi kolejna grupa. Ale i tak jest lepiej, od kiedy zablokowaliśmy szyb windy. Zrobię wszystko, co będę mógł. Nie wiem, dlaczego kontynuują te bezowocne ataki na nasze umocnienia. Nawet zwierzęta powinny się nauczyć, że nie wsadza się drugi raz łapy do ognia. Czym się tutaj zajmujesz? Nie mogę powiedzieć. Podpisałem klauzulę poufności. Chciałbym zachować pracę. Miejsce jest koszmarne, ale płacą lepiej niż u konkurencji. Nie jesteś szczęśliwy na szczycie 15? Świat zewnętrzny tutaj nie istnieje. Tylko ściany z lodu i skał, tylko praca, odkrycia. Łatwo zapomnieć, że etyka jest nauce potrzebna. Teraz chyba płacimy za to cenę. Co wiesz o ultralabach? Nic, nie pracowałem tam. Z tego co wiem, tylko Hanolar ocalał. Jest na oddziale medycznym? Nie, przebywa w kwaterach mieszkalnych. Nie naciskaj go zbyt mocno, wiele przeszedł. Co tutaj robisz? Jestem toksykologiem. Nie będę mówił o pracy. Nie żebym narzekał na nadmiar zajęć po wypadku. Był tu jakiś wypadek? Nie mogę mówić o tym, co się stało. Nie tutaj. Porozmawiaj z doktorem Cohenem na oddziale medycznym. Był kierownikiem projektu. Szukam Asari. Asari? Cóż, doktor Ayalis jest tam. Jest jeszcze nasz gość, pani Benezia. Kapitan Ventralis powinien wiedzieć, gdzie przebywa. Jak się trzymasz? Głupio narzekać po tym, jak zmyłem z siebie mózg współpracownika. Nie mieliśmy okazji porządnie się wyspać od czasu ataku. Oczywiście nie wszyscy mamy broń. Pogadamy później. Zgłaszaj każdy podejrzany hałas. Wątpliwość. Witam cię.
ostrożna ciekawość. Co tutaj robisz? Doszły mnie słuchy, że macie tu jakieś problemy. Skryte wyznanie. Martwi mnie stan naszych strażników. Wielu z nich od kilku dni nie spało. Wymuszona radość. Mam ograniczony zapas przedmiotów na sprzedaż. Zobaczmy. Żal. Większość moich zapasów przejął kapitan Ventralis. Co? Mało brakowało. Nic ci nie jest? Tak. Co tutaj robisz? Prowadzę badania. Moją specjalnością jest biotycznie wzmocniona, allelowo określona hybrydyzacja. A bardziej ludzko? Chodzi o genetykę. Nieważne. Proszę mi o sobie opowiedzieć. Alestia Ayali z Uniwersytetu RS. Pytasz o coś konkretnego, czy wybrać dykteryjkę na chybił trafił? Przeszkadzam ci w czymś? Medytowałam. Pewnie uważasz to za przejaw pogardy. Niestety nie. Znasz matkę Benezję? Czemu pytasz mnie, a nie swoją koleżankę? Bo ja nic o matce nie wiem. A skąd ja miałabym coś wiedzieć? To tyle. Ja zaś wrócę do medytacji. Działa i jest gotów udzielić pomocy. Myślisz, że mogłabyś uruchomić to dla nas? Oczywiście. Proszę chwilę zaczekać. System działa i jest gotów udzielić pomocy. Myślisz, że mogłabyś uruchomić to? Oczywiście. Proszę chwilę zaczekać. Co? Czego chcesz? Nie chciałem przeszkadzać. Nie! Nie zrobiliście nic złego, komandorze. I tak jestem wybity z rytmu. Co się im stało? To zatrucie toksynami. Mieli wypadek.
Obowiązuje mnie tajemnica służbowa. Nie wolno mi gadać z ludźmi spoza firmy. Ale pogadasz. Może będę w stanie ci pomóc. Chciałbym wierzyć, że firma wyżej ceni nasze życie niż swoje tajemnice. Znasz Majrę, wirtualną inteligencję szczytu 15? Ona zarządza protokołami bezpieczeństwa naszych eksperymentów. Naprawiliśmy ją po drodze przez stację centralną. To wy? Dziękuję. Dopóki się nie włączyła, nie działał nasz sprzęt automatyczny. Podczas eksperymentu straciliśmy połączenie z Majrą. Kwarantanna została przerwana. Tych troje zetknęło się z toksyną. Dopiero nad nią pracowaliśmy. Rozumiem, że się boisz, ale muszę poznać szczegóły. Nikomu nic nie powiem. To broń biologiczna. Stworzona na bazie egzotycznej formy życia odkrytej na pograniczu. Chcieli mieć coś, co zabije to stworzenie. Jednak środek, który zabija tylko jeden gatunek z pogranicza, nie byłby opłacalny. Pracowaliśmy więc dalej. Przystosowaliśmy go do likwidacji innych gatunków. Doros B jest wysoce zakaźny, lecz nie może przenosić się z jednej osoby na drugą. To taka broń biologiczna, ale bez możliwości pandemii. Nieważne, jak bezpiecznie się ją zaprojektuje. Broń biologiczna jest nielegalna. Wojska, rządy mają swoje sposoby, by ją zdobyć. Próbujemy ograniczyć straty. Widzę, że tego nie rozumiecie. Stworzyliście to, ale nie znacie leku? Czy wy nie robicie notatek? Priorytetem była działająca toksyna. Nad antidotum dopiero pracowaliśmy, gdy Majra padła. Sprzęt i notatki zostały w laboratoriach do kwarantanny. Kapitan Ventralis nie wpuści nas tam. Nie chce ryzykować dalszego skażenia. To dobrze, że nikt nie ma tam wstępu? Nie, tak naprawdę toksyna ma krótki okres użyteczności. Z czasem rozkłada się na proste łańcuchy protein. Szkoda, że nikt nie chce mnie słuchać. Porozmawiam z nim. Może przekonam go, by pozwolił mi spróbować. Nie mogę was oficjalnie prosić, ale będę wdzięczny za każdą pomoc. Czego potrzebujesz, żeby zdobyć lekarstwo dla tych ludzi? Laboratoria do kwarantanny są niedaleko kwater zespołu badawczego. Kiedy tam dotrzecie, szukajcie notatek. Instrukcje z nich powinny nam wystarczyć. Jak trzyma się zespół naukowy? Lepiej niż strażnicy Ventralisa. Muszą być w gotowości od pierwszego ataku. Podawałem im steamy na ich prośbę, jednak każdy gatunek potrzebuje snu. Stają się nerwowi. Działają irracjonalnie. Jesteś tu lekarzem? Jestem doktorem, ale nie lekarzem. Moją specjalnością jest mikrobiologia, a nie pierwsza pomoc. Był tu lekarz, doktor Saleh. Straciliśmy go. Na szczęście automaty radzą sobie z podstawowymi zabiegami. Majra nimi steruje. Pogadamy później. Mam nadzieję, że im pomożecie. Uwaga! Protokół bezpieczeństwa aktywny. Potrzebujecie czegoś? Do
Doszły mnie słuchy o problemach w odciętych laboratoriach. Chcę zdobyć antidotum na toksynę. Boże, chciałbym jakoś pomóc tym ludziom, ale nie ma sposobu. Nie zaryzykuję skażenia. Nie jesteśmy częścią planu obrony. Zużywamy tylko dodatkowe racje żywnościowe, Medigel. Prawda, ale rekompensujecie to siłą ognia. W porządku, żołnierzu. Nie podlegacie moim rozkazom, więc możecie zgrywać śmiałka. Strażnik was tam wpuści, a potem szczelnie zamknie drzwi. Zanim wyjdziecie, zostaniecie w pełni przeskanowani. Najmniejszy ślad anomalii i zostajecie w środku. To rozsądne środki ostrożności. Dam znać strażnikowi przez radio, że macie pozwolenie. Powodzenia. Mam dużo roboty. Ja także, Shepard. Takie rzeczy kiedyś. Za dużo widów przed ciszą nocną. Jesteś tu po to, żeby zdobyć więcej informacji o nich. Chodzi o te istoty na zewnątrz? Tak. Jestem jedynym ocalałym z tych laboratoriów. Powiedz mi coś więcej o tych istotach. O Rakni. Rakni? To niedorzeczne. Skąd się wzięły? Znaleźli ich jajo w porzuconym statku. Czekało tam od ostatnich bitew. Przetransportowali je tutaj. Stój, pysk! Boże, chcesz nas wszystkich pozabijać? Nie mam wpływu na to, kto zginie, a kto przeżyje. A ty? Jeśli już masz chrzanić od rzeczy, rób to po cichu. Chrzanić od rzeczy? Jestem całkowicie zdrowy na umyśle. Niestety. Muszę wiedzieć wszystko o Rakni. To już wszystko. Przywróciliśmy Rakni do życia. Z perspektywy czasu był to błąd. Poważny błąd. Podobno byłeś w Ultralabach. Jakim cudem udało ci się wyjść stamtąd żywym? Zabiłem ją. Kogo? Doktor Son Mue. Szliśmy właśnie na lunch, kiedy rozległ się alarm. Wskoczyłem do wagonika i zamknąłem drzwi. Zdążyła raz zastukać w okno. Chwilę potem została poszatkowana na kawałki. Jej głowa pękła na pół jak melon. Zamknąłem drzwi. Zabiłem ją. Mów, co wiesz. Może ułatwisz mi robotę. Myślisz, że chcę rozgrzeszenia? To niemożliwe. Czy Benezja przeżyje w Ultralabach? Możliwe. Okazy były czułe na biotykę. Muszę już iść. Tak. Prote, wymarła rasa Rakni stanowiła zagrożenie dla przestrzeni Cytadeli.
Nie należysz do załogi. Mam pozwolenie Ventralisa na wejście do środka. Zgadza się, rozmawialiśmy o tym. Jeśli jednak chcesz wyjść, musisz udowodnić, że nie jesteś zarażony. Jeśli szukasz śmierci, ci powinieneś wziąć wachtę na barykadzie. Już po tobie, Shepard. Zasadzka. Co się stało z człowiekiem Ventralisa? Nie miałam pozwolenia na wejście, a on wszedł mi w drogę. Miałam cię wyeliminować, jeśli nadarzy się okazja. Oto i ona. Do broni! Stamtąd. Masz na myśli obcych, których Asari miała ze sobą? Benezja przywiozła je ze sobą. Jak mogę dostać się do sektora technicznego? Dostęp powinien mieć jeden z kierowników zespołu. Na przykład doktor Cohen. Jest w stacji medycznej. Muszę już iść. Tak. Dokonaliście tego? Macie lekarstwo? Chyba tak. Ciężko sprawdzić, unikając strzałów. Zaatakowano was? Ja nic o tym nie wiem. Nie znoszę konfliktów. Nawet jak trzeba kogoś wywalić, to recepcjonistka robi to za mnie. Patrzcie, strażnicy. Chyba spodziewali się, że przybędziecie. Od pewnego czasu są bardziej spięci. Z tyłu są następne laboratoria. Tam nawet ja nie mam wstępu, tylko upoważnieni ludzie. A co z sektorem technicznym? Masz do niego dostęp?
Teren techniczny? Tak, weź moją kartę. Ale tam jest tylko śnieg. Pokażcie tę fiolkę. Kontynuacja pracy Phelpsa? Wiedziałem, że był blisko. Nie wiem, jak wam dziękować. Rany, ale banał. Wiesz, że uratowaliście im życie? Nie chcesz się pozbyć paru pakietów medycznych? Są tu na wagę złota. Ale nie dostaliście tego ode mnie. Ventralis chciał zachować je dla swoich ludzi. Muszę im to podać. Jeszcze raz dziękuję. System działa i jest gotów udzielić pomocy. Myślisz, że mogłabyś uruchomić to dla nas? Oczywiście. Proszę chwilę zaczekać.